Jak zwykle z nami jest ksiądz Karol Oparcik. Poprosimy o modlitwę wspólną za klub i za nas i za ojczyznę. Niezmiernie miło mi jest u Państwa ponownie gościć. Tak średnio się widzimy raz w roku, czy dwa. Z Panem Józefem trochę częściej, bo to mój parafianin, także mam nadzieję, że też te życzenia, które noworoczne będziemy sobie składać, to będziemy się częściej widzieć. Wysłuchajmy najpierw słów z Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, swej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Przy okazji świąt składamy sobie życzenia. Dla nas w czasie tego już kończącego się Adwentu, radosnego oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa, tym takim wyraźnym znakiem, w jaki sposób prawdziwie się cieszyć, jest Maryja, Matka Jezusa. Poeta Libert powiedział kiedyś takie zdanie, dokonawszy wyboru na wieki, wciąż wybierać muszę. I w życiu Maryi to się wypełniało każdego dnia. Ona to raz wypowiedziane fiat, niech mi się stanie według Twego słowa, nieustannie w ciągu całego życia, swojego życia wraz z Jezusem to wypowiadała. I wtedy, kiedy nie było dla nich miejsca w gospodzie w Betlejem, wtedy, kiedy z Józefem i z Jezusem uciekali do Egiptu, kiedy 12-letni Jezus zostawił swoich rodziców w świątyni jerozolimskiej, kiedy Chrystus nauczał, kiedy Chrystus wreszcie był ubiczowany, umęczony, ukrzyżowany, ona nieustannie w swoim życiu wypowiadała to słowo tak, niech mi się stanie, to swoje fiat. I życzę Państwu, każdemu z Was i każdej z Was, żeby to tak dla Boga było nieustannie wypełniane w Waszym życiu, bo tak jak w życiu Maryi i Józefa będą chwile i te radosne, ale też te chwile trudne, chwile, gdzie czasem się wydaje, że ta ciemność, noc, może jakiejś słabości, grzechu, może choroby, gdzieś jakiegoś opuszczenia czy innych trudów, które mogą spotkać. Pamiętajcie, że właśnie może zwłaszcza w tych chwilach tym bardziej Jezus jest obecny. I jeśli będziecie wypowiadać to fiat, niech mi się stanie według Twojego słowa, na pewno odzyskacie i będziecie mieli Państwo w sobie, w swoim sercu radość, pokój, którego dzisiaj przecież każdy z nas tak bardzo potrzebuje. No a słowa Adama Mickiewicza: wierzysz, jeśli Jezus narodził się w betlejemskim żłobie, biada, jeśli nie narodzi się w tobie, niech będą tylko zachętą, żebyśmy od tej strony duchowej przede wszystkim przygotowali się na święta Bożego Narodzenia. W naszej krótkiej modlitwie zawierzajmy samych siebie, także polecajmy zwłaszcza tych, którzy w tym roku od nas odeszli, którzy już zakończyli ziemską pielgrzymkę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Za wszystkie nasze rodziny, Królowo Rodzin, módl się za nami. Za naszych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Na ten czas przeżywania radosnego Bożego Narodzenia, także na czas Nowego Roku, on by oby był lepszy, co by kryzys nie dopadł nie tylko klubu, ale także każdego z nas. Niech Bóg wam hojnie błogosławi. Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Może zaśpiewamy wspólnie Bóg się rodzi. Się radują.
ci oglądać. Thank you.
przed progiem, prosząc Maryję, niech Boże dziecię w sercu mym żyje. Panu Januszowi. Schowaj, matko, suknie moje, perły, wieńce z róż, jasne szaty, świetne stroje, to nie dla mnie już. Niegdyś jam stroje róże lubiła, gdy nam nadziei wytrysnął strój. Lecz gdy do grobu Polska stąpiła, jeden mi tylko przystoi strój. Czarna sukienka, narodowe nucąc śpiewki, widząc szczęścia świt, kiedy mszyła mnie kryła szata godowa, lecz gdy wśród bitwy brat zginął mój, kulą przeszyty w polach grochowa, jeden mi tylko przystoi strój. Czarna sukienka, gdy kochanek w sprawie bratniej mściwą niosąc broń, przy rozstaniu raz ostatni moją ścisnął. Stroje, lecz gdy się krwawy ukończył bój, a on gdzieś poszedł w strony nie swoje, jeden mi tylko przystoi strój. Gdy liść lauru wawru kwiaty dał nam zerwać los, brałam perły, drogie szaty i
uległ Polskę na jeźdźców rój. Gdy w więzach jęcze naród nasz cały, jeden mi tylko przystoi strój.